Dzień dobry. To jest rzut okiem na moją bakietę. Wygląda jak kompletny chaos z góry. Tam. Tata, szef kanału, opowiem wam o tej bakiecie. Tutaj to jest mały domek ze środkiem. Tam, tutaj ma taki małą ten, a jak to się nazywa? Łóżko. Lampkę, kasę, no i taka szafeczka. Nie wiem, czy to jest dobrze odzorowane. Tutaj jest zrobiony na szybko samolot, który się pali. A, nie, tutaj powinien być. To, tak to wygląda. Tutaj jest stajnia, która została rozwalona, ale dobrze, że konik w niej nie ucierpiał. No tak mniej, a konika to można na powietrze dać. Potrzebuje powietrza. Tutaj pijany Francuz, który jeszcze się ubrał w niemieckie talerz niemiecki lub garnek niemiecki. A tutaj jest budynek. To jest przybliżenie 1:1. To też jest przybliżenie 1:1. To jest biały pałac. Bardzo dobrze i ciężko zrobioną dachem. Tak wygląda dach. Czemu to się akurat wyczepiło? Oni mają jakiś problem do mnie, że się wyczepiło. No tak wygląda, tam są światła. W środku jest właściciel domu. Niech się ukryje lepiej. Za tym, za pianinem. To tam kubek. Radio jedyne. Radio jedyne. Tutaj jest kanapa. Tarcza, to użyłem Nexonite. Dodatkowe ubranko. Łóżko wielkie. I łóżko dla dziecka, która jest bardzo mała. A tutaj jest tutaj jest łazienka. A tutaj toaleta, w której się chowa mama z dzieckiem przed alianckim czołgiem Matylda od Kobi. To użyłem, z jedyna rzecz, którą skopiowałem z innych rzeczy. To jest na razie taka. A na razie to naprawię ten dach. No po co? Tak będzie świadał. O! Aj, jajku! Tak to jest. Przepraszam za przerwę, tutaj jest. Wtedy. Balkon. A tutaj Matylda tymczasowo, bo planuję zbudować inny czołg. Ale wiadomo, może mi się to uda, może nie. Może na live'ie pierwszym, może nie. Trochę się tutaj rzeczy popsuło, zauważyłem. Nie wiem, co się w tym stało. Może tata jakoś tutaj coś naruszał, ale nie sądzę. Tak wygląda. Tutaj użyłem od Kobi rowierzyka polskiego i brytyjskiego, a tutaj jeszcze powinien być czołgista. Może jest w środku, ale wątpię.
tutaj dwie takie pasy, żeby jest amunicja i inne rzeczy. Tutaj jest młyn wodny. Tutaj jest ziarno do zmucenia. Tutaj atak. Żołnierz polski versus żołnierze nacierający niemieccy. Trzech żołnierzy z kręgu tych USA Amerykanów. Tutaj jest Brytyjczyk i Polak. Jeszcze drugi Brytyjczyk i brytyjski ten oficer. Tutaj jest Walii. Tutaj jest Szkot. Walijczyk w środku. Irlandczyk. A tutaj powinien być Anglik. Tutaj jest Górka. A tutaj pan, który ciężko pracuje, mimo że trwa walka. Znacie traktor, który powinien być na placu. No i jeden mały niesforny dobek, który jest niski. Katana w środku. Katana. Nie, ja tego nie, tam nie zauważyłem. Półki, taki grzejnik. Łóżko, planuję, że drugi będzie jeszcze. I tutaj ognisko. Tak się prezentuje domek. Pozdrawiam firmę Kobi i M&M, jak ktoś ogląda. Jeszcze do tego irytującego historyka. Tak to wygląda. Tutaj jest taki grzejnik dla albo biednych lub albo tych lub dla tych, co chcą się ogrzać. Powinien być już odpalony, bo jest już wiosna. To jest środek Niemiec. I pan tutaj ciężko pracuje, mimo że walki. Niech pan się schowa szybko. Już. Tylko jeszcze trzeba to zrobić w środku. No. To zrób. Na łódkę. Odpowiedział mi. Często klocki jadają. Oczywiście, jeśli nie wspominają klocki, klockozaura. Które ciągle gadają. Jak najęte. Tutaj, co? Tutaj kiedyś był wybuch. No i tyle z tego 8-minutowego filmu, który powinien być 13 według moich podejrzeń, ale był, skróciłem.